telewizyjny film produkcji czechosłowackiej z serii Przygody rozbójnika Rumcajsa. Jak Rumcajs uratował tęczę. Pewnego razu, po burzy, Hanka brała ze źródełka wodę. Och, Rumcajsie! Czegoś podobnego nigdy jeszcze nie widziałam. Ja też nie, stwierdził Rumcajs. Wprost ze źródełka wyrastała tęcza. Wznosiła się łukiem z żacholeckiego lasu, biegła nad górą Zebin i sięgała pod cieni domów na Jiczyńskim rynku. Rumcajsie, chodź tu, coś ci pokażę. Od włosów aż do trzewików Hanka mieniła się najdelikatniejszymi barwami. Oho, ale jesteś piękna. Podziwiał ją Rumcajs. Oho, teraz Hanko, popatrz na siedmiobarwnego rozbójnika. Jak ci się podobam, co? Właśnie w tej chwili tęcza oderwała się od wody. Coraz szybciej wznosiła się do góry. Dlaczego ona tak ucieka? Co się dzieje? Niepokoiła się Hanka. Też chciałbym to wiedzieć. Zasępił się Rumcajs i postanowił spojrzeć na Jiczyński rynek. A, teraz wszystko rozumiem. Wyobraź sobie, Hanko, kupiec bławatny szpanichel stoi przed swoim kramem i zwija tęczę jak byle jaki perkal. Co on sobie myśli, nic poń? Czy chce, żeby po burzy już nigdy nie było na niebie tęczy? Oburzył się Rumcajs i nie zwlekając wyruszył do Jiczyna. Ledwie wszedł na rynek, zobaczył starostę Niewratka. A to dopiero ma tęczowe spodnie. Stąpa po dywanie. Tęczowy dywan jest rozciągnięty od jego domu aż do ratusza. Do 100 piorunów. To znaczy, że kupiec już pociął tęczę i najspokojniej, beztrosko ją sprzedaje. Nie ma ani chwili do stracenia. Trzeba się diabelnie śpieszyć. Spodniami starosty Rumcajs postanowił zająć się później. Cichym, rozbójnickim krokiem ruszył prosto do kramu szpanichela. Ten kupiec wstydu nie ma, umieścił nawet kupon tęczy na wystawie. Jeden łokieć wycenił na 2 złote. Wszedł do sklepu i rzekł do kupca. Dosyć tego. Opamiętaj się, wiem, że ukradłeś z nieba ten materiał. Natychmiast masz go oddać. Ty chcesz mi rozkazywać? Pilnuj swojego nosa, rozbójniku. Co? Licz się ze słowami. Ostrzegam cię, widzisz ten pistolet? Ze mną nie ma żartów. I tak odbiorę ci tęczę. Nie uda ci się strzelić, powiedział kupiec. Tęcza to towar specjalny, mokry. Wokoło rozsiewa wilgoć. Nie wystrzelisz. Pistolet jest wilgotny. Bezradnemu Rumcajsowi aż pot wystąpił na czoło. Zegar na bramie wybił właśnie samo południe. Jiczyński starosta, Niewratek, jak zwykle o tej porze wyszedł na starościński obchód wokół rynku. Moje tęczowe spodnie budzą zachwyt, mruczał pod nosem. Jestem najelegantszy w Jiczynie. Rumcajs znał specjalny chwyt. Wykorzystał go
i starosta został bez spodni. O, jak ja wyglądam! Wypraszam sobie! Coś ty mi sprzedał za materiał. Kto to słyszał, żeby wiatr komuś zdmuchnął spodnie? Jesteś mi winien za spodnie 7 złotych. A za obrazę starościńskiej godności natychmiast wypłać mi 300. Kiedy zaskoczony kupiec odzyskał mowę, wrzasnął. O nie! Nic z tego! Nie dam ani grosza! Raz, dwa! Zamknąć go! Rozkazał niewratek. Tymczasem Rumcajs pozbierał kawałki tęczy i schował za pazuchę. Nie zwlekając co sił w nogach, wyniósł się z Jiczyna. Hanka akurat nawlekała na nitkę grzyby do suszenia, kiedy nadszedł Rumcajs i rozłożył przed nią pociętą na kawałki tęczę. Nie namyślając się długo, odłożyła grzyby na bok, bez słowa wzięła się do zszywania tęczy. Szyła tak długo, aż tęcza znowu była cała. A wtedy Rumcajs z powrotem umieścił ją na niebie. I znowu różnobarwny łuk wybiegał ze źródełka w żacholeckim lesie, wznosił się nad górą Zebin i opadał nad jiczyńskim rynkiem. Trzeba pilnować, żeby tęcza nie zsunęła się za nisko. O, tak wysoko z pani Hel jej nie dosięgnie. Na podstawie opowiadania Wacława Czwyrtka, scenariusz Irena Powejszilowa. Muzyka Wacław Lidl. Opracowanie plastyczne Radek Pilarz. Reżyseria Ladislav Czapek. Polska wersja telewizyjna, Studio Opracowań Filmów, oddział w Łodzi.